No siemaneczko wszystkim. Minęły 2 tygodnie, od kiedy wsadziłem te ziemniaczki, kolokazje, sukulenty. No i postanowiłem sprawdzić 3 metody. I tutaj mamy tak. Pierwsza to metoda woreczkowa, czyli bulwa trafiła do wilgotnego ręcznika. Ten ręcznik był wymieniany co 2-3 dni. Druga metoda to bulwa w słoiczku i dół bulwy ciągle w wodzie. I trzecia metoda, bulwa wsadzona w ziemię. No i teraz sobie zaczniemy od tej z prawej strony. Wyciągniemy z tego woreczka i zobaczymy, co tutaj się dzieje. O, zobaczcie, jak widać tutaj na pierwszym planie, że tutaj troszkę jakiejś pleśni się pojawia, ale to chyba raczej nieszkodliwa pleśń, ale zobaczcie, tutaj pojawił nam się kiełek. Ładny kiełek. Od spodu tutaj żadnych korzeni nie widać. Więc no jedyne, co się pojawiło nowego, to ten kiełek. Tak, i to mamy metoda woreczkowa i to jest po 2 tygodniach. Teraz obejrzymy sobie drugą kolokazję. Drugiego ziemniaczka, który był wsadzony do wody i był tylko w wodzie. No i zobaczmy. Dookoła jedziemy. No nic się tutaj nie pojawiło, tu jakiś, no ale nic nie wystaje, także to znaczy tak, tutaj się pojawiło jakieś oczko i tutaj się pojawiło oczko takie jasnozielone. Od spodu, jak sobie obejrzymy, też żadnych korzonków nie widać. To oczko spróbuję powiększyć. Tak to wygląda. Także w tej chwili według mnie wygrywa ta, na tą chwilę, tak, ta kolokazja w metodzie woreczkowej, bo widać chociaż, że sporego kiełka puściła. Tak on wygląda. O, tu widzicie na dole. Na dole tutaj już zaczyna jakiś korzonek wychodzić. Ale to dopiero zobaczyłem po powiększeniu. O, tak to wygląda. Dobra. No i teraz odsunę troszkę tą i wysypiemy tutaj trochę tej ziemi i wyjmiemy tego ziemniaczka z ziemi. Sobie obejrzymy, jak wygląda. No więc tak, tutaj się nam pojawiło oczko, które już widać, że zaczyna rosnąć. O, tutaj u góry zobaczcie, też nie wiem, czy to będzie widać. Tak troszkę się wybrzuszyła ta góra i zaczyna się wysuwać i tutaj coś zielonego się pojawiło. Jedziemy sobie dalej dookoła, nic tu nie widać. Tu jakieś oczko, ale jeszcze śpi. Jeszcze uśpione. Tutaj też się nic nie pojawia. No to zobaczcie, to jest tylko jedno to oczko. Od spodu żadnych korzonków też nie ma. No i tutaj troszeczkę wychodzi, wysuwa się. No więc wezmę jeszcze tą, która tutaj była metodą woreczkową robiona. To najszybciej chyba wychodzi to w metodzie woreczkowej, czyli na mokrym ręczniku. Tylko że tutaj jest minus tej metody, że zaczyna pleśnieć. A ta jest oczywiście odkryta cała. No i pleśń się tutaj nie pojawia.
A więc jak miałbym podsumować, jaką metodą ja będę polecałbym osobiście sadzić, to chyba po prostu wsadzenie to w ziemię, zwykłą, podlewanie. Wtedy bulwa ma dostęp od góry do powietrza i nie pleśnieje. No a to, co ma wypuścić, to w ziemi wypuszcza. Troszkę wolniej. No zobaczcie, to jest 2 tygodnie. 2 tygodnie, także ta tutaj w tym woreczku troszkę szybciej rośnie. Myślę, że ta jest jakieś 3-4 dni za nią. No, także tak to wygląda. Metoda w słoiczku z wodą w ogóle nie polecam. Także jak będziecie chcieli, to albo metoda w woreczku z ręcznikiem mokrym, tylko trzeba często wymieniać ręcznik, jest ryzyko pleśnienia, albo po prostu wsadzić w doniczkę i tyle. I podlewać, żeby to sobie rosło. No, także z mojej strony to tyle. Trzymajcie się. Na razie. Cześć. Do następnego razu.